Witam Państwa bardzo serdecznie. To są Święta ze studiem w Polsce.pl. Witam w tym wyjątkowym dniu i w wyjątkowym gronie, bo w ten wigilijny wieczór i w świąteczne dni udało nam się przy jednym stole zgromadzić niezwykle ekumeniczne towarzystwo, bo od prawa przez centrum do lewej strony sceny politycznej mamy obietnicę, że nie będziemy przy tym stole rozmawiać o polityce, tylko o świętach. A ze mną w studiu Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Urszula Pasławska, PSL. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, serdecznie. Witam serdecznie. Pan również. Senator Jacek Bury, Polska 2050. Dzień dobry, witam Państwa. I pan poseł Marcin Kulasek, Nowa Lewica. Witam serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że to są pierwsze takie święta, święta w cieniu wojny, w cieniu kryzysu. Czy będą to święta inne niż zwykle? I co prawda z mojej lewej, ale jednak z prawej, zacznijmy od prawej strony, pani minister Socha. Myślę, że będą to inne święta. Myślę, że będą to święta takie bardziej uświadamiające nam, jak wiele mamy i że nie wszyscy będą mogli też święta spędzać tak jak do tej pory. Mam tu na myśli oczywiście naszych sąsiadów za wschodniej granicy. To będą bardzo trudne święta dla nich i myślę, że w każdym polskim domu, tak jak przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy, te myśli będą biegły w stronę Ukrainy i życzenia i pomoc. Dlatego myślę, że będą, patrząc też od takiej strony już organizacyjnej, też takie trochę skromniejsze. Myślę, że bardziej pomyślimy o prezentach właśnie dla tych, którzy są z nami tu w Polsce, dla tych, którym możemy pomóc, a mniej może o tym, czym rozpieścić, jaką kolejną zabawką nasze dzieci, tak mi się wydaje. To bardzo, bardzo piękne. Pani poseł. Ja myślę, że to, co najważniejsze, to cały czas będzie z nami, bo jest w nas, bo w nas jest potrzeba spotykania się, potrzeba cieszenia się z narodzin Pana Jezusa i potrzeba też spotkań w rodzinie. I to z całą pewnością zostanie. Na pewno te sprawy związane też z kosztami, o których mówiła pani minister, no, kosztami życia, problemami, które się pojawiają na co dzień, te problemy są większe niż, nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu. O tym też będzie mowa. Ale też mam nadzieję, że w wielu polskich rodzinach znajdzie się miejsce właśnie dla naszych przyjaciół, dla gości z Ukrainy. Myślę, że to przez to też będą również wyjątkowe dla nas i niezapomniane święta. Panie senatorze, znajdzie się miejsce? Ja myślę, że te święta faktycznie będą inne. Mam nadzieję, że będziemy mieli trochę więcej refleksji w te święta na temat tego, jak świat się zmienia i jak pewne rzeczy przemijają. Może warto się zastanowić nad tym, czy te rzeczy, wokół których krążyliśmy, o które żeśmy zabiegali, są tego warte, tego naszego czasu w kontekście właśnie tego przemijania i ulotności, bo wojna na wschodzie, o co pani redaktor zapytała, przypomina nam, że także nasz kraj z takiego stabilnego, spokojnego w każdej chwili może mieć dużo większe problemy i dlatego chciałbym, żeby te święta były takie pełne refleksji i zastanowienia. Dobra, fajnie, że mamy to, co mamy. Poszanujmy to i spróbujmy się tym ucieszyć, bo życie jest jedno i bardzo ulotne. Panie pośle, w zeszłym roku o tej porze nie myśleliśmy o tym, że ta wojna 24 lutego wybuchnie. Będą inne te święta? To prawda. Na pewno będą inne te święta i to ze względu na wojnę, ale o tym zaraz, ale przede wszystkim też ze względu na pandemię, która jeszcze niedawno męczyła cały świat. Potrzebujemy tych spotkań, potrzebujemy bliskości ludzi. To, co się wydarzyło podczas pandemii, pokazywało, że się ludzie poodsuwali od siebie, pozamykali się w domach, więc to na pewno będzie możliwość tych spotkań i to cieszy. No ale oczywiście to, co mamy za naszą wschodnią granicą, to przysłowiowe puste nakrycie powinno tym bardziej zostać wypełnione właśnie naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy walczą o nie tylko o swoją wolność, ale również o naszą. Wiemy o tym jednoznacznie, że zapędy tego wariata, nie boję się tego użyć słowa, mogły się również przenieść na nasz kraj, więc tym bardziej powinniśmy to puste miejsce zagospodarować naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. I mam nadzieję, że pomimo tej drożyzny, którą mamy niestety wywołaną też i pandemią, i wojną, nie będą one gorsze niż poprzednie święta. Że prezenty, że dzieci będą się cieszyć z prezentach, że na stole nie zabraknie świątecznego karpia, który wiemy, ile kosztuje w sklepach. Ale to wszystko spowoduje, że może w mniejszych ilościach, ale to ciepło rodzinne, te spotkania plus pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy spowoduje, że będą zupełnie inne, ale lepsze.
Teraz zapytam państwa, czym w państwa domach smakują święta, jak smakują święta. No i znowu tutaj muszę od pani zacząć, bo jednak przed świętami to chyba my mamy trochę więcej roboty. Pani minister, czym smakują święta? Ojej, długo by opowiadać. Przed wejściem do studia powiedziała pani, że 400 pierogów pani uszek. To mniejszy kaliber, tak, to prawda. Ale trzeba bardziej zawijać. No tak, ale dzieci mają zgrabne rączki, więc szybko idzie. Oczywiście, że jest barszcz z uszkami. U mnie, ponieważ ja pochodzę ze Śląska, więc jest jeszcze zupa rybna. Taki rosół z karpia z grzankami. No jest oczywiście karp, danie główne, smażony. No jest mnóstwo słodkości takich śląskich, czyli tak zwane makówki. To jest podstawowy deser i jest kilka rodzajów różnych pierników i ciasteczek. I to jest taki... Wszystko własnoręcznie przygotowane? Wszystko własnoręcznie przygotowane. Pani poseł, a na Mazurach czym smakują święta? No, na Mazurach kiedyś smakowały inaczej niż na Warmii. To się oczywiście dzisiaj zmieniło, ale ja jestem rodowitą Mazurką z dziada, pradziada. W związku z tym ten dom u mnie jest absolutnie wielokulturowy i kuchnia jest też pachnąca różnymi kierunkami świata. Ale na Mazurach jadło się i przygotowało się na przykład fafernuchy, czyli ciastka z pieprzem. A na Wigilię, może was i państwa zaskoczę, głównym daniem była jednak gęsina, dlatego że Mazury były protestanckie, które nie stosowały takich zasad i tradycji związanych z postem. W związku z tym one były bardziej obfite, bardziej tłuste, ale przede wszystkim świętowało się pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Właściwie to były najważniejsze dni. I oprócz tego, co się jadło, powiem też, że nie chodziło się na, i do tej pory nie chodzi się na wieczorne nabożeństwo, tylko przychodzi się na poranne nabożeństwo, na jucznie, na gody. I to zostało do tej pory i to jest kontynuowane w mazurskich rodzinach. Nie jest ich bardzo dużo, ale te tradycje mazurskie są zachowane, w szczególności w Kościele Ewangelickim. Panie senatorze, u pana czym smakują święta? Dowiaduję pięknej rzeczy, o Mazurach nawet nie wiedziałem, ale to jednak ta różnorodność Polski jest wspaniała. I stół łączy. Tak, i dobrze jest porozmawiać. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, no to u nas, wydaje mi się, każdy myśli, że to jest tradycyjnie tak jak w większości Polski, ale ten barszczyk czerwony właśnie z uszkami, czy kapusta z grzybami, tego typu potrawy są najbardziej popularne. Karp oczywiście też musi być. No do tego kompot z suszu, nie wiem, czy w innych rejonach jest też praktykowany, ale u nas jest dosyć popularny. Taką ciekawostką, którą parę lat temu poznałem, bo nie na całej Lubelszczyźnie też jest tak samo, okazuje się, że w niektórych regionach na przykład są podawane takie gołąbki, posne gołąbki z olejem rzepakowym. Też bardzo ciekawa tradycja i w wielu regionach to jest. Także ja staram się na święta być z którąś z moich rodzin albo rodzicami. Starałem się być przez lata albo do któregoś z moich rodzeństwa jeździć. Czasami też u nas w domu były te wigilie. Także ta różnorodność jest wspaniała, ale zawsze tak samo smakuje. To jedzenie jest takie naprawdę świąteczne i wyjątkowe. To na Mazury wracamy, panie pośle, Warmia. Bo państwo... A Mazury to Warmia. Dobrze. To na Warmii w takim razie. Warmia, co na Warmii jecie? Warmia, ale nie do końca Warmia, bo ja dopiero od czasów studiów jestem w Olsztynie, więc pochodzę z województwa świętokrzyskiego, więc ta tradycja trochę bardziej zbliżona do pana senatora. Uszka z barszczem czerwonym, kapusta z grochem, smażony karp, oczywiście ryby w galarecie, jak najbardziej tak. Ale no mówię, ponieważ ja jestem teraz w Olsztynie, jestem posłem z Olsztyna, moja żona pochodzi z Kujawsko-Pomorskiego, z Pomorza, więc takie wymieszanie tradycji następuje podczas Wigilii, więc fajnie, jest po prostu fajnie. Szanowni państwo, i kto to wszystko gotuje? No bo tutaj pani minister już... Ważne pytanie. Pani minister już powiedziała, że 400 uszek jest już ulepionych. Zrobione dawno, bo ja mam taki plan, no już ćwiczyłam go tyle lat, więc już teraz nie muszę zapisywać, ale były takie czasy, że zapisywałam i planowałam na kolejne weekendy grudniowe. Więc uszka zamrożone od pierwszej soboty grudnia. Z piską w ręku wszystko naprawdę? Tak, no musiało się wszystko zdążyć. Jak się pracuje i chce się nie obniżać tego poziomu. No u mnie nigdy nie przechodziły pomysły pod tytułem catering, kupowanie. No nie, dzieci mocno się w to angażują, także teraz to już... Kiedyś to robiłam po nocach.
jak były dzieci małe, a teraz to bardziej. Teraz to tak, jest brygada deleguje, do pomocy, tak? Bo tych dzieci piątka, zdaje się, tak? Piątka dzieci, tak. Także dzieci to, się zajmują zabijaniem ryb, oprawianiem, więc jest. No, muszę przechodzić na kogoś. Mój mąż się nigdy tym nie zajmował. To była zawsze u nas praca mojego taty. Mhm. A ponieważ święta spędzamy wspólnie i co roku ja zapraszam i rodziców, i siostrę z rodziną, więc tak kilkanaście to ile osób. Tak kilkanaście. 14, 15, ciocia jakaś samotna, tak mniej więcej tyle osób mam co roku na Wigilii. Jest 13 osób podstawowego składu, bo jak te dzieci, tak. Wszystkie. Pani poseł, a jak to jest u pani? Bo tutaj zanim zaczęliśmy rozmowę, to troszkę pani się skarżyła, że dużo tej pracy przed świętami. Nie skarżyłam się, po prostu tak wygląda, myślę, świat większości kobiet w Polsce, że to jednak kobiety przygotowują i dom, i kuchnię, czyli potrawy na święta. Oczywiście od razu się mężczyźni solidaryzują. Ja się bardzo cieszę z tego, że się solidaryzują. Ale prawda jest taka, że po prostu trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. I to spływa, i taki obowiązek dotyczy przede wszystkim kobiet, i w tym momencie pozdrawiam wszystkie kobiety, które już jutro będą mogły odpocząć, bo przecież już jutro są święta, Boże Narodzenie, i jest to też taki czas, gdzie można po ciężkiej pracy przygotować do świąt. W Wigilię to niektórzy nawet nie mają czasu się umalować czy włosów umyć. Oczywiście. I ja rozumiem, że są różne sytuacje, ale taka jest reguła. Te dobre gospodynie są podstawą w ogóle naszego kraju, to stabilizacji rodziny. W takim rodziny. Razie lewicy teraz, bo tu równość, sami feminiści przecież na lewicy. Panie pośle, pan ile pierogów już ulepił? Pani redaktor, pomagam jak potrafię, więc staram Czyli się pan solidaryzuje. Więc to bywa z tym różnie, ale najpierw proces przygotowawczy do samych świąt, więc na weekendzie, jak jestem w domu, to dostaję karteczkę z rozpiską, co kupić. Czyli zawsze. Rozpiska. Ale to zakupy ktoś musi zrobić, więc z tymi zakupami o tyle jest zawsze problem, że to, co jest napisane, zawsze ja zwiększam, żeby nie zabrakło. I to później tak różnie bywa z tym, żeby nie zabrakło, bo żona do mnie mówi, no i co ja teraz z tym zrobię, kupiłeś dwa razy więcej, niż było napisane, nie? Więc podchodzi do tego też systemowo, piszę już dwa razy mniej, bo wie, że więcej kupię. Przy samej pomocy oczywiście, podobno świetnie kroję sałatkę warzywną, bo bardzo drobniutko i później wszystkim smakuje. Przy łóżkach może w samym lepieniu nie, ale nakładaniu farszu jak najbardziej tak. Smażenie, po mamie przejąłem smażenie karpia, więc to już ale moja. Ale mordowanie moja też, czy już? Nie, właśnie my jako lewica już kupujemy gotowe tusze, więc nie, żadnego mordowania, panie redaktor. A tą listę, jak pan dostaje zakupów, to pan wie, co tam jest napisane, czy co chwilę pan dzwoni i pyta? No, przeważnie wiem, ale czasami lepiej dopytać, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Panie senatorze, to jeszcze pan na koniec, pan co prawda nam zdradził, że albo u rodzeństwa, albo u rodziców, więc chyba się pan tak, nie nagotuje. Tutaj, ponieważ mamy atmosferę świąteczną, a mamy wprawdzie polityków tutaj, panią redaktor, ale będę się solidaryzował z przedmówcami, że właśnie też się solidaryzuję z facetami, którzy popierają swoje kobiety jak najbardziej. Nie, wspierają. Pan senator się solidaryzuje z mężczyznami, którzy się solidaryzują, tak? Tak, czyli tak. Ja się do nich podłączam po prostu. Nie, też się bardziej czuję w tej grupie. Znaczy jest to trochę związane z tym, że moja praca zawodowa, bo pracuję cały czas zawodowo, jest związana z prowadzeniem firmy, która jest firmą usługową. My naprawdę pracujemy do 12-13 w Wigilię i musimy dostarczyć do sklepów też towar, więc nie mam innego wyjścia, jak długo pracować, wracamy. Ja staram się nakrywać do stołu, staram się pomagać przez to, że przywiozę owoce czy inne rzeczy, które są takie na ostatnią chwilę. No nie namęczy się pan senator, przyznam, tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że wszystkim nieco pociekła ślinka. Jeszcze, że wejdę w słowo, pani redaktor, zależy, gdzie te święta są, bo u mnie jest taka tradycja, że w jednym roku są po jednej stronie rodziny żony na przykład, w drugiej po drugiej stronie. I to tak trzeba się wzajemnie uzupełniać. I wtedy można się albo bardziej napracować, albo nie. U teściowej trzeba się bardziej wykazać. Tutaj stawiamy kropkę, wracamy do państwa po przerwie. To są święta w Polsce.pl. Za chwilkę porozmawiamy o prezentach. Witam państwa bardzo serdecznie. To są święta z telewizją w Polsce.pl. Rozmawialiśmy już o gotowaniu, o tym, czym smakują święta. A teraz zajrzymy naszym gościom
pod choinkę. Tak, proszę państwa, pod choinkę zajrzymy. Ja wiem, że państwu się pewnie coś skojarzyło. Każdy ma swoje polityczne skojarzenia, ale o polityce nie rozmawiamy. Ze mną wciąż Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Witam serdecznie. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan senator Jacek Bury, Polska 2050 i pan poseł Marcin Kulasek, Nowa Lewica. To teraz dla odmiany zacznijmy od drugiej strony. Kto u was przynosi prezenty? Oczywiście Mikołaj, pani redaktor. Mikołaj. Zawsze przynosił Mikołaj. Żadnych innych nie znam, którzy przynosiliby prezenty. Kto pomaga Mikołajowi, jak to jest z tymi prezentami przez internet, osobiście ten Mikołaj kupuje prezenty, jak to wygląda? No to jest tak, jak już skończył się etap dziecka i się dowiedzieliśmy, że Mikołaj nie przynosi prezentów, no to kto pomaga? Przede wszystkim wspólnie z rodzinnie robimy prezenty. Jeżeli jest ta wspomniana przeze mnie Wigilia w dużym gronie, bądź po stronie żony, bądź po mojej stronie rodziny, strony żony czy mojej, no to umawiamy się tak, że wspólnie dorzucamy się do prezentów dla dzieci i też wspólnie tam wcześniej piszemy te, w cudzysłowie, listy do Mikołaja, czyli każdy zgłasza, co by chciał dostać i jest tak zwana zrzutka na prezenty. Nie losujecie? Nie losujemy, bo to wtedy w zależności, w którym domu są osoby wyznaczone, które mają te prezenty zakupić, to dużo rzeczy upraszcza, szczególnie jak się ma mniej czasu, więc jeżeli chodzi o rodzinę moją, to moja siostra jest przeważnie wydelegowana do zrobienia tych prezentów na miejscu, jeżeli oczywiście jest Wigilia w domu rodzinnym, czyli w moim rodzinnym Jędrzejowie. Jeżeli jest u nas, no to ktoś z naszej rodziny, ja czy żona. Jeżeli jest po stronie żony, to tam z kolei przeważnie brat mojej małżonki jest do tego wydelegowany. Czyli ci, co przyjeżdżają, nie przyjeżdżają z prezentami? Nie, właśnie jest tak, że już te prezenty są gotowe, są przygotowane i to tak wygląda. Oczywiście drobiazgi takie typu mąż dla żony coś drobnego, małego, albo żona dla męża, tudzież córka dla taty, czy syn dla ojca. Jak najbardziej tak, ale to już są takie drobne prezenty, które często są dawane albo na drugi dzień, w pierwszy dzień świąt po Wigilii, a te właściwe duże prezenty są właśnie po wieczerze wigilijnej. Pani poseł, a u was? Nie ma dużych prezentów, nie ma szaleństw. Jakoś tak nigdy nie było. Natomiast moje dzieci co roku proszą mnie, żebym napisała SMS-a do Mikołaja, żeby w tym roku nie było gier edukacyjnych. natomiast jest różnie, ale też staramy się, żeby te prezenty nie były takim głównym clou tych świąt, bo chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że komercja świąt zabija te święta. No i staramy się, co możemy zrobić, żeby po prostu tego ducha świąt budować na podstawie relacji, a nie na podstawie rzeczy. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo wszyscy pędzą. Jest ogromna konkurencja, dzieci dostają, chwalą się różnymi rzeczami. Każdy by chciał, żeby jego dziecko było też szczęśliwe. Ale jednak to, co najważniejsze, no, uważam, że powinno być właśnie w rodzinie zapewnione poprzez właściwe emocje, poprzez właściwe priorytety i właśnie te małe, drobne rzeczy, a nie wielkie. Panie senatorze, pan jako przedsiębiorca, to chyba pan jest Mikołajem głównie. Może nie bezpośrednio, ale często tak. Aczkolwiek rodzina stara się sobie nawzajem robić te prezenty. U nas zazwyczaj się przyjeżdża z prezentami, jest troszeczkę inaczej, także faktycznie tych prezentów potrafi być sporo pod choinką. Jest to sympatyczne. Ja uważam, że przy tym robieniu prezentów bardzo istotne jest, jeżeli słuchamy naszych bliskich przez jakiś tam okres paru miesięcy, czy nawet cały rok, i wiemy, jakie mają potrzeby czy marzenia, co im w sercu gra, po głowie chodzi, i próbujemy tymi prezentami właśnie tego typu pragnienia zaspokoić. To jest fajne. To jest twórcze dla tych, którzy te prezenty chcą dać, aczkolwiek łatwiej jest, jak ktoś powie, no słuchaj, ja bym chciał to i to, drogi Mikołaju. Kluczyki. Może i tak. Nie, ostatnio miałem bardzo zabawną sytuację. Moja córka, która studiuje za granicą, pisze mi SMS-a, tato, co chciałbyś na święta? Ja myślę, o, jak miło, no nic szczególnego. Zadzwonię, powiem, że nikt się nie przejmuje. I dzwonię do niej, mówię, słuchaj, nie przejmuj się, cokolwiek. Tak. W tym momencie się uderzyłem głową, dobra, okej. Okay. A co ty byś chciała? Tato, to ja ci przyszedł link.
na sprytę. Pani minister, przy piątce dzieci, no jak to zrobić, żeby każdy był zadowolony, nikt nie był rozczarowany? No nie piątce, bo więcej nas jest na Wigilię co roku i zawsze było, kilka. Przy piątce własnych, tak. Było kilka zasad, które u nas po takim chaotycznym czasie, jak to dziadkowie odkrywają wnuki, tak, i prezenty, i ciocie, i tak dalej. Dzieci dużo, mnóstwo prezentów. Ustaliliśmy, że każdy dostaje jeden prezent. Więc dbamy o to z moją siostrą głównie, żeby właśnie każdy ten jeden prezent dostał. Ja miałam zwyczaj, ponieważ strasznie nie lubię sklepów, a szczególnie przed świętami strasznie nie lubię sklepów tych obchoinkowanych, to ja zwykle robiłam te prezenty, zakupy w ciągu całego roku, tak? Problem było, żeby potem je znaleźć przed świętami, jak były dobrze schowane, ale rzeczywiście po jednym prezencie dla dziecko i druga zasada była taka, że nie dajemy żadnych ekranów, także nigdy telefony i tego typu urządzenia się nie znajdowały pod choinką. No i staraliśmy się też nie robić list, tak? To znaczy, jak dzieci były malutkie i miały listy do Mikołaja, to były te listy, ale z czasem odeszliśmy od tego, szczególnie jak dzieci podrosły i chciały już też same robić prezenty sobie nawzajem, czy nam, rodzicom, no to już odeszliśmy w ogóle od listów do świętego Mikołaja. Mają być niespodzianki, ma być element zaskoczenia. To może być nietrafione na przykład, no ale... Oj, zdarza się. No to właśnie, to teraz w takim razie porozmawiajmy o tych nietrafionych prezentach. Sięgnijcie państwo gdzieś tam pamięcią wstecz. Czy były jakieś takie nietrafione prezenty? A jeśli no, nie chcecie państwo może komuś przykrości sprawić, to może jakiś taki bardzo trafiony prezent, który zapadł państwu na zawsze w dzieci, znaczy zapadł w pamięci, jakiś prezent z dzieciństwa. Na przykład pamiętam, że dostałam kiedyś lalkę Fleur, jak jeszcze tych lalek nie było, to było świeże jakoś po upadku komunizmu. Ja do tej pory pamiętam, jak ona była ubrana, jakie miała buciki, że miała rakietę tenisową, jaką miała koszulkę i spódniczkę niebieską. No są takie rzeczy, które się zapamiętuje na całe życie. Panie pośle, udany lub taki, co został w panu? Nieudanych, pani redaktor, to nie pamiętam, szczerze mówię. Bo chyba jakoś tak... Wyparcie nastąpiło. Tak, może jakieś wyparcie nastąpiło. Teraz czasami, ponieważ w moim życiu się wydarzyło, że jest mnie trochę mniej niż kiedyś było, to czasami dostaję za duże rzeczy, jeżeli chodzi o takie do ubrania, bo jeszcze ktoś może cały czas myśli, że jestem taki duży, jak byłem kiedyś, a już jestem trochę mniejszy, więc to tylko taki, ale jeszcze to zawsze... Widzą, tylko powiedzmy, bo być może nie wszyscy wiedzą, pan poseł schudł 50 kilo po operacji tak, bariatrycznej. Tak, dokładnie, to się wydarzyło, oczywiście chodziło głównie o moje zdrowie, ale... Tu jest ten plus, że zawsze ktoś te paragony trzyma i można wymienić w sklepie na mniejszy rozmiar, jest wtedy wszystko w porządku, stąd też nie mam jakby pamięci do złych prezentów. Z dzieciństwa pamiętam jedną rzecz, to były czasy naprawdę, bo trochę tych wiosen mam na plecach, więc pamiętam, jak dostałem pierwsze Lego. To było do końca. A no właśnie, końca, to tak jak moja lalka Fleur, coś do końca życia to będę pamiętał, bo to był taki model składany takiego statku kosmicznego, bodajże ze Gwiezdnych Wojen. To było oczywiście nie za duże, tam nie wiem, że może miało 100 elementów, czy nawet mniej, ale to zawsze będę pamiętał. Wtedy takich zabawek nie było, tata tam jakoś załatwił w ogóle, wtedy były te baltony, czy coś takiego jakoś. Baltony, peweksy jakieś były różne takie. Więc ten też pamiętam, na kolejny dostałem takiego resoraka z Matchboxa, to już była rewelacja. No, kiedyś się na to jedno pudełko Lego, prawda, cały rok czekała, a teraz dzieci mają tego wszystkiego tyle, taki urodzaj. Pani poseł, jakiś taki albo prezent, który w pani został i pani dobrze o nim pamięta, albo coś takiego bardzo nietrafionego. A ja tylko słowo, to co kiedyś było za małe, to teraz może pasować, tak? No tak. A to, co teraz jest za duże, to może kiedyś, oby nie, nie życzę. Oddałem to, co było za duże, oddałem do PCK, jakby oczywiście w odpowiednim stanie, więc trzeba zrobić grubą kreskę i pozbyć się tego, żeby nie przyszło do głowy powrotu. Politycznie grubej kreski nie skomentuję, bo rozmawiamy o świętach, pani poseł. I tak słuchając ciebie i tego Lego, myślę sobie, że ja trochę z innego świata jeszcze, jednak starsza jestem od ciebie, ponieważ ja to w ogóle pamiętam gdzieś takie... No dziękuję ci bardzo. Praktyczne jakieś prezenty. Ja sobie przypominam, że ja na przykład od Mikołaja dostawałam nuty, bo chodziłam do szkoły muzycznej, znaczy do ogniska muzycznego i
to było dla mnie fajne. Dzisiaj nie wyobrażam, żeby to byłoby jakimś fajnym prezentem dla dziecka. Dlaczego kiedyś nuty? Bo tych nut nie było, tak? Mhm. Album, książki, kiedyś książek nie było. W związku z tym takie prezenty pamiętam. I pamiętam też jeden falstart Mikołaja, a mianowicie tak strasznie chciałam wiedzieć, co będzie. I mama mówi, no dobra, to ja ci pokażę, co ja kupiłam. I to było takie doświadczenie, że już później nigdy w życiu nie... To było rozczarowanie pod choinką, takie znaczy, nawet nie to, tylko że właśnie jednak w święta dla dzieci istotna jest ta niespodzianka, to wyczekiwanie. Mama potraktowała mnie jako już dorosłą 7- czy 8-latkę i po partnersku, ale już później nigdy ją o to nie pytałam. Też pamiętam, jak znalazłem w szafie prezenty, które miały być pod choinkę. Rozczarowanie ogromne. Też to pamiętam. Niechcące oczywiście. Nie to, że ich szukałem. No tak, moja córka najmłodsza ostatnio stwierdziła, że ona już wie, że Mikołaja nie ma i że to rodzice kupują prezenty, ale list do Mikołaja napisała i mówi, mamo, tutaj jednak jest list do Mikołaja. Tak, panie senatorze. U mnie, znaczy ja chyba jeden z pierwszych prezentów, jaki pamiętam, no z pewnością jestem starszy tutaj od koleżanki i kolegi, to był koń, tak, zaraz, ale to początek lat 70. był, pamiętam konia na biegunach, ale takiego mega tylko drewnianego, z płaską deską, tam nie było żadnych futerek czy innych rzeczy. Ten koń, jak z łóżka wstawałem, to się o niego potknąłem i do dzisiaj pamiętam to, jaki byłem zaskoczony i zdziwiony, jaki ucieszony. Także chyba to taki prezent, który najbardziej mi zapadł w pamięci. Natomiast czasami zdarzają się zabawne prezenty. Teraz ostatnio na Mikołaja dostałem taki irygator, żeby jeszcze lepiej czyścić zęby. No i się ucieszyłem. Do nosa chyba, nie? Nie, to jest taki specjalny do przestrzeni międzyzębowych. Łatwiej albo nitkę, albo irygator można używać, prawda? I mówię, no super, fajnie, nie? Bo lubię mieć czyste zęby. Rozpakowałem, ucieszony. Nie działa, nie? Okej, Mikołaj mówi, no dobra, no to będziemy reklamować. Podejrzewam, że teraz pod choinką znajdę też irygator. Działający, miejmy nadzieję. Czyli wymiana trwała rok? Nie, to było na Mikołaja. Mikołaja. Także miesiąc czasu, niecały, tak? 20 dni. Pani minister, jakiś trafiony, nietrafiony. Ja kiedyś padłam ofiarą, to powiem o swoich, tych, które ja kupowałam prezentów, padłam ofiarą swojego właśnie wczesnego planowania i tak schowałam prezenty, że nie byłam w stanie ich znaleźć przed świętami. No i miałam wielki problem. Znalazły się potem oczywiście... Już nie pamiętam w jakim momencie, ale na pewno grubo po świętach. Możliwe. Zabraz króliczek, czy tam zajączek. To było wielkie takie doświadczenie, o nie, trzeba nie przesadzać też z planowaniem wczesnym. Czyli trzeba na drugiej kartce rozpiska trzeba pisać, gdzie zostały prezenty schowane oprócz tego. Tak, ale a potem szyfrem, jeszcze się poddałam też tak schowaniem prezentów, bo moje dzieci szybko rozpracowały moją kryjówkę i tak, ponieważ nie byłam w stanie znaleźć innej dobrej, to trochę to okazało się, że trzeba jednak trochę później te prezenty kupować, bez przesady, z tym wyprzedzeniem, bez przesady. A tak poza tym, to ja pamiętam z dzieciństwa też, że no tak, zabawek takich typu Lego to jeszcze nie moje czasy, nie było, ale peweksy już były i ja pamiętam, że my z siostrą najbardziej czekałyśmy raz do roku na słoik Nutelli z peweksu. I on wystarczał nam do ferii. Potem smarowało się cieniutko, żeby przynajmniej na miesiąc wystarczył i to był smak dla mnie takich świąt w dzieciństwie. Słuchają, to może pomyślą, że docenią to, co mają dzisiaj, bo na pewno mają wszystkiego za dużo i z tym się zgadzamy. Zapach pomarańczy przed świętami. Nic tak pięknie nie pachniało jak pomarańcze przed świętami. Tu stawiamy kropeczkę i po przerwie jeszcze o tradycjach świątecznych porozmawiamy. Kto kolęduje, kto ma w domu jasełka, kto chodzi na pasterki. Zapraszam za chwilkę.
Dorota Łosiewicz, to są święta z telewizją w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym, szczególnym, rodzinnym czasie. Bardzo mi miło, że znaleźli Państwo czas, żeby z nami tutaj się połączyć i pooglądać, posłuchać naszej rozmowy. Ze mną w studiu wciąż są wszyscy od lewa do prawa. Zacznijmy tym razem od pani poseł Urszuli Pasławskiej, PSL, pan senator Jacek Bury, Polska 2050, Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, Marcin Kulasek, Nowa Lewica. I teraz chciałabym państwa zapytać o tradycje świąteczne, szczególnie kultywowane u państwa w domu. Tutaj w przerwie ustaliliśmy, że Lewica obchodzi Wigilię, jak wszyscy, przed świętami. Tak, 24 grudnia, czyli nic się nie zmieniło. Tak jak wszyscy, mamy konserwatywną Lewicę z nami. Jakie tradycje? Czy obrus, czy sianko pod obrusem jeszcze państwo zostawiacie? Czy wolne miejsce przy stole? Może pani poseł Pasławska, bo jeszcze wszystkie te tradycje, o których pani wymieniła, i kolędowanie, które jest najpiękniejszą częścią całej Wigilii, bo rzeczywiście wtedy wspólne śpiewanie, wspólna modlitwa, to jest takie, to tworzy pewną jedność rodziny. Część rodziny idzie na pasterkę, część rodziny idzie rano na jucznię. W ogóle na Mazurach święta nazywały się, Bożego Narodzenia nazywały się gody, taka trochę inna nazwa, a samo Boże Narodzenie traktowało się jako pamiątkę narodzenia Pana Boga w sercu. Tak też mówiła moja babcia. W związku z tym troszeczkę inne spojrzenie na święta, ale myślę, że więcej rzeczy nas łączy niż odróżnia od siebie. Pani minister, kolędujecie? Kolędujemy dużo, kolędujemy w różnych gronach, od Wigilii zaczynając przez całe święta. No, są takie tradycje, myślę, typowe, typu właśnie sianko, typu wolne miejsce, ale też dla mnie, i to tak też zostałam wychowana, no nie ma świąt bez dobrego przeżycia Adwentu, czyli 4 tygodnie rorad, te uszka, pierniki i tak dalej, i wtedy ja czuję, że się zbliżają święta. I codziennie roraty? Tak, tak, tutaj dzieci też nie odpuszczą, więc nawet gdybym ja chciała zrezygnować, nie mam takiej opcji, zawsze ktoś będzie pierwszy, ale to jest coś, co wtedy, no wtedy wiem, że dobrze się przygotowuję do tych świąt, i wtedy każdy ten drobny już, ta drobna tradycja, która w Wigilię jest, no ma swoje miejsce. Panie senatorze, pana jakieś tradycje szczególne? Znaczy, jeżeli chodzi o szczególne tradycje, to z domu rodzinnego, jakbym jeszcze taki trochę mniejszy, pamiętam, iż była tradycja związana z choinką, że choinkę de facto myśmy przynosili w Wigilię. Mhm. Coś, co jest nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, tak, marketingu i biegania po sklepach, ale myśmy w Wigilię rano stawiali tą choinkę, żeśmy ubierali, to było zajęcie właśnie dla nas dzieci, kiedy mama się tam krzątała w kuchni. I dla mnie do dzisiaj jest bardzo ważne, żebym, jak już mam choinkę w domu, staram się mieć taką choinkę, która trochę pachnie, żeby ona była świeża, żeby to nie była taka choinka, która została miesiąc temu ścięta i już tylko takie przysuszone drzewko miesiąc stoi. Niektóre w sierpniu ścinają. No dlatego ja ubolewam nad tym i szukam zawsze tej pachnącej, i to jest dla mnie ważne. Ten zapach drzewa, zapach choinki jest dla mnie szczególnie ważny. Śpiewanie. Bóg daje różne talenta, mi poskąpił, także nie chcę nikogo zrażać i nie śpiewam raczej, albo nucę coś tam pod nosem. W najlepszym wypadku rodzina tak, często śpiewa kolędy. To chyba takie najistotniejsze elementy. Panie pośle, a jak tam u pana to wygląda? Tradycyjne rzeczy, czyli siano pod obrusem, wolne miejsce dla gościa, to zawsze. Śpiewanie polskich najpiękniejszych kolęd również. No i ja jestem osobą wierzącą, tak jakby, żeby powiedzieć, że Lewica też ma też takich członków. Co prawda z tym praktykowaniem to bywa różnie, ale na pasterkę. Wierzący, praktykujący. Tradycyjnie. No, wierzący w miarę potrzeb, praktykujący, tak bym to powiedział. Pasterka obowiązkowo, ale no mówię, no tutaj jest to, co w każdym polskim domu, czyli te tradycje, ale śpiewanie kolęd nie odpuszczamy nigdy.
Śpiewacie. A jasełka? Dzieciaki przygotowują jasełka, bo u mnie na przykład co roku dzieci przygotowywały jasełka. Moja córka pisała scenariusz. No słuchajcie, takie były wypasione jasełka, jak był COVID, to COVID rzucały. A teraz moja najstarsza córka mówi, ma już lat 17, ja pytam, czy będą jasełka. A ona mówi, mamo, ja już jestem na to za stara, teraz niech młodsi przejmą te tradycje pisania scenariusza. Słyszałam, oho, to młodsi to chyba nie będą tacy skorzy do jasełek. Pani poseł, jak to jest? W szkole i przedszkolu tak, ale w domu niekoniecznie. Niemniej jednak oczywiście dzieci mają swoją ogromną rolę, ważne role do odegrania, obserwują niebo, szukają pierwszej gwiazdki, pomagają w przygotowaniu domu i w ogóle proces gotowania, proces przygotowania świąt dla dzieci jest również bardzo istotny, bo też wspólna praca, wspólne działanie jest no, niesamowicie ważne i to buduje relacje, nie siedzenie przed telefonem czy przed telewizorem, ale wspólna praca, dlatego też przygotowanie do świąt razem z dziećmi ma swoją ogromną wartość. A jak to jest z dekorowaniem domu? Bo ostatnio coraz modniejsze są te wszystkie światełka migoczące. No właśnie choinkę ubiera się już 2 tygodnie przed Wigilią, a nie w Wigilię. Moje dzieciaki też w ostatni weekend zapalały lampeczki, pojawił się renifer i tak dalej. A mój mąż na to wszystko tak dość sceptycznie patrzył, że to nie o to trochę w tym chodzi. Jak to jest z tym dekorowaniem domu? Dekorujemy, nie dekorujemy? Jeżeli chodzi o dom, wnętrze tak, no wnętrze fajnie, jak jest przeozdobione właśnie i choinką, i jakimiś ozdobami świątecznymi. Światełka, chodzi o te, których teraz pełno jest w supermarketach. Ja z tym nie szaleję, powiem szczerze, że nie szaleję specjalnie mocno, jeżeli chodzi o światełka. Tak samo na zewnątrz, staram się tego nie umieszczać. Uważam, że ważniejsze jest pobycie z kimś niż oświetlenie. Także tego typu rzeczy, przynajmniej w moim domu, nie są najistotniejsze i staram się rozsądnie spędzić ten czas, fajnie właśnie jakoś tak wspólnie próbując go zorganizować, tak jak tu pani poseł powiedziała, czy to pracując razem, czy grając w jakieś gry, jak już później są święta, jest wolniej, rozmawiając ze sobą, niż zajmować się dekoracjami, które no, niektórzy lubią. Szanuję, nie ja. Pani minister? U mnie kwestia choinki to tak jak tu państwo powiedzieliście, kiedyś było tak, że się w Wigilię, prawda? To jest taki przedmiot sporu u mnie w domu od wiecznego, bo mój mąż dokładnie ma to samo podejście, a może jednak 2 dni wcześniej, żeby zdążyć jeszcze posprzątać po tym dekorowaniu choinki i nie robić tego tak na ostatni moment, więc to jest zawsze takie przeciąganie, tak? Ja jednak bym wolała 2 dni wcześniej, mąż tak na ostatni moment, ale dajemy radę z choinką. No, trochę może dłużej postać, jak no, wcześniej się pojawi. No, trochę ten taki świąteczny tak, czas trochę, się wydłuża. No nie, to tutaj to nie przekonam, to nie, to myślę, że jeszcze może ileś lat może się uda. Za to dłużej stoi, tak? To znaczy po świętach, ten okres świąteczny co najmniej do początku lutego, tak tradycyjnie. Czyli do 6 króli, jak mawiał Ryszard Petru. No nie do 3 króli, tylko do Matki Boskiej Gromnicznej, tak? 2 lutego, także to trochę jest choinki. Światełka u nas jakby to są rodzinne, jest wieszanie światełek też przed domem, też odrobinę, może dlatego, że w bardzo ciemnej uliczce mieszkam i to zawsze pomaga, ale to już panowie się tym zajmują, więc ja nie wnikam. Pięknie właśnie, jak tak w lesie ten dom rozbłyska i no przecież zresztą adwent to czas oczekiwania na narodziny i to światło jest takim symbolem. Tak, teraz tego było trochę śniegu już w grudniu, więc ładnie to wyglądało, to prawda. Panie pośle, a u was choineczka kiedy się pojawia i w ogóle jakieś dekorowanie? Wcześniej i to walczyliśmy też o to długo, ale tak jest, ale zawsze, odkąd już jestem w swoim mieszkaniu, to jest żywa choinka, bo wcześniej bywało różnie u rodziców, jak żeśmy mieszkali wspólnie, to była czasami sztuczna, czasami żywa, różnie wychodziło, ale u nas jest tradycja w naszym domu, że jest żywa choinka, ubierana przynajmniej tydzień wcześniej, to tak, żeby się nią nacieszyć. Musi mieć też zapach właśnie tego lasu. Z światełkami ja zawsze przesadzam, bo moja żona mówi, że ja uwielbiam światełka, więc na tej choince jest zawsze dużo światełek. No ze względu na to, że mieszkam w mieszkaniu praktycznie na Starym Mieście w Olsztynie,
to raczej nie kamienicy nie dekorujemy, bo budując lat w oknach można powiesić. W oknach wiszą, panie redaktorze, oczywiście. Można porozmawiać, akurat mamy remont elewacji w tej chwili, więc mogłoby się to źle skończyć, takie wieszanie światełek na zewnątrz, ale oczywiście w oknach, tak, jak najbardziej. Ja jestem miłośnikiem światła, więc... A co później z tą choinką się dzieje? No później jest taki, przynajmniej u mnie w Olsztynie ogłasza miasto, że wtedy i wtedy będą zbierane choinki, które będą specjalnie przez służby miejskie zabrane i spalone do ogrzewania miasta, więc... A my mamy choinkę w donicy i potem do ogrodu i już mamy z kilku lat te choinki posadzone. To ważne, żeby kupić odpowiednią, żeby nie było obcięte korzenie za bardzo. To z tym bywa różnie, bo sprzedając różne rzeczy opowiadałem, a później wychodzi jak wychodzi. To ja też kiedyś kupowałem choinkę i oddawałem szwagrowi, żeby sobie zasadził, tylko jedna się okazało, że się przyjęła, pozostałe niestety padły. Pani poseł, a jak u was te choineczki żywe, sztuczne? Ja w ogóle mieszkam na wsi, w Puszczy Piskiej. Jak żyłam wszędzie, wychodzę na zewnątrz, mam wszędzie choinki. Czyli pani też co roku sadzi? Nie, natomiast mam żywą choinkę. W dzień Wigilii absolutnie, Wigilii zaczynamy bardzo późno, to ta choinka jest też późno ubierana, ale chyba to powoduje, że ten dzień jest taki wyjątkowy i szczególny. I później ta choinka jest przeznaczona na kompost, w związku z tym w obiegu zamkniętym nic się w przyrodzie nie marnuje. To jeszcze może na koniec poproszę państwa o życzenia dla naszych widzów. Czego powinniśmy sobie w tym trudnym jednak czasie życzyć i na ten przedwyborczy rok, który jak wiemy będzie trudny, pełen emocji. Te emocje będą na pewno sięgały zenitu. Czego byście państwo życzyli sobie, naszym widzom, a może i przeciwnikom politycznym? Pani minister? No ja życzę przede wszystkim, mając na uwadze właśnie, co nas czeka w przyszłym roku, tego, byśmy jednak zapomnieli o tym, co łatwe jest w internecie, mam na myśli hejt, tylko byśmy potrafili patrzeć na siebie jak na ludzi, tak? Nawet na swoich przeciwników politycznych, byśmy potrafili rozmawiać ze sobą, byśmy potrafili ucieszyć się tym, co mamy, bo mamy wiele i myślę, że to, od czego zaczęliśmy, czyli to, że za naszą granicą jest wojna, która przypomina, że nie zawsze może być tak, jak jest dzisiaj. No to myślę, że warto nad tym się zastanowić i tego sobie życzę, rodzinie swojej, ale też życzę wszystkim państwu i wszystkim moim tutaj współrozmówcom. No, dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili mieć taki pokój w sercu i spokój w głowie też. Życzę rozsądku, życzę bezpieczeństwa Polakom, dlatego że mamy czasy ciężkie i mam nadzieję, że pomimo tej burzy, która gdzieś tam na zewnątrz się pojawia, czy tych nawet burz politycznych, nie damy się przestraszyć, tylko będziemy się cieszyć tym, co najważniejsze w naszym życiu, czyli naszymi relacjami, naszymi rodzinami, dziećmi. I tego życzę. Nie dajmy się zakręcić w emocje negatywne. Pilnujmy tego, co najważniejsze. Pani poseł. Jestem praktyczna, dlatego przede wszystkim życzę zdrowia. Jest to najważniejsza wartość i dla młodych, i dla starszych osób. I na te święta tego, żeby każdy miał kogoś, z kim może porozmawiać, żeby każdy miał kogoś, do kogo może się przytulić, żebyśmy pamiętali o tych, którzy być może gdzieś niedaleko, ale są sami, żeby nikt się nie czuł samotny. Bo pandemia nam pokazała, że możemy się obyć bez wielu rzeczy materialnych, ale nie potrafimy się obyć człowiek bez człowieka. I pamiętajmy o tej wielkiej wartości, jaką są wspólne relacje. A politykom i polityce życzę tego też sobie, żebyśmy za wszelką cenę potrafili znaleźć kompromis i dogadać się w sprawie interesów Polski. To jest dla mnie sprawa absolutnie fundamentalna. Za wszelką cenę czasami trzeba się dogadać. Przede wszystkim spokoju i odpoczynku, bo to, co nas czeka, wspominała pani redaktor o tym, to naprawdę będzie maraton trudny. W tym, jak już odpoczniemy w te święta, złapiemy pewnego dystansu, to ten dystans, żeby się przełożył na to, co nas właśnie czeka, czyli żebyśmy zawsze potrafili ze sobą rozmawiać. Ja jestem takim człowiekiem kompromisu i rozmowy, więc ja z tym nie mam problemu, ale wiem, że niektórzy mogą mieć, więc tego życzę. Życzę moim koleżankom, moim kolegom, parlamentarzystom, politykom, samorządowcom,
Ale święta są dla rodziny, święta są odpoczynkiem i przede wszystkim odpoczynku życzę wszystkim i zdrowia, tak jak pani poseł mówiła, bo zdrowie jest najważniejsze. Pokazała to również pandemia, zdrowie i bezpieczeństwo, bo to, co za naszą wschodnią granicą się dzieje, to też tak, jak zgadzam się w 100%. Państwu parlamentarzystom życzę, żeby państwo za rok również byli w parlamencie, czyli w Senacie i w Sejmie. Pani minister, jeśli pani będzie kandydowała, to także, a naszym widzom życzę błogosławieństwa Bożego na święta rodzinnych, spokojnych, zdrowych, szczęśliwych świąt. Wszystkiego dobrego.